Dzień dobry Państwu, z tej strony Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Dziś jest 3 listopada 2017 roku, no i to oznacza, że zapraszam do analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w nadchodzącym miesiącu. W dzisiejszej analizie przyjrzymy się sytuacji na indeksach zagranicznych i polskich. Z zagranicznych tradycyjnie S&P 500... Nasdaq, DAX i MDAX. No i z indeksów polskich cały czas koncentrujemy się na tych samych sektorach, czyli WIG20, WIG, MWIG40, SWIG80, WIG Banki i WIG Energia. Zapraszam. Tradycyjnie omówienie zaczynamy od indeksu S&P 500 w interwale miesięcznym. No i cóż, tutaj sytuacja pozostaje bez zmian. Mamy nowe rekordy. Indeks kontynuuje zwyżkę. Wciąż jest powyżej kluczowych dla nas średnich, czyli tej SMA 15, 15-miesięcznej niebieskiej i 45-miesięcznej czerwonej. I dopóki tak jest, no to zakładamy, że trend za oceanem pozostaje wzrostowy. Ten długoterminowy trend. Jeżeli przyjrzymy się sytuacji na interwale mniejszym na tym samym indeksie SP500, czyli na interwale dziennym, no to tutaj również nic się nie zmienia. No, mieliśmy test średniej 50 dniowej zielonej, to jeszcze miało miejsce w sierpniu, zwrot no i powrót do trendu wzrostowego. Widać, że jeżeli przyjrzymy się z historii, no to kluczowe znaczenie ma ta. Średnia 50-dniowa, więc ewentualna korekta do tej średniej 50-dniowej zielonej w tym momencie nic nie zmienia. Tak więc to będzie całkiem naturalne. A w tym momencie oczywiście indeks kontynuuje zwyżkę. No i tak samo jest również w, w przypadku indeksu technologicznego NASDAQ. Tutaj również utrzymuje się trend wzrostowy, i tutaj również kluczowe znaczenie ma średnia 50-dniowa. Ta zielona, no dopóki indeks nie zejdzie poniżej tą średnią, no to nic się nie zmienia. Trend na indeksie pozostaje wzrostowy. No i teraz przechodzimy do Europy, zaczynamy od y, niemieckiej giełdy, czyli DAXa, największe spółki niemieckie, no i tutaj sporo się działo. W zeszłym miesiącu zakładaliśmy, że tutaj przy okazji ataku na ten szczyt z czerwca będzie jakaś próba złapania byków w pułapkę, no i rzeczywiście do tej próby doszło. Mieliśmy taką pułapeczkę na byki, ruch powrotny, no i strzał w górę mocny ruch wzrostowy na niemieckich spółkach. Bez zmian niemieckiej giełdzie oczywiście sprzyja to, że dolar zaczyna się umacniać. No bo zyskujący na wartości dolar to jest dobrą informacją dla niemieckiego eksportu. No i to widać na indeksie niemieckiej giełdy. No i tutaj kluczowe jest to, że długoterminowo indeks przetestował to oczywiście średnią dwustodniową, czarną i powrócił do trendu wzrostowego. To wszystko było w poprzednich analizach, więc zapraszam do poprzednich miesięcy. Przechodzimy do średnich niemieckich spółek MDAX i tutaj bardzo podobna sytuacja, z tym, że tutaj mieliśmy taki nie próbę złapania byków w pułapkę powyżej tych maksimów z czerwca, tylko ruch powrotny i kontynuacja wzrostów. Po drodze korekta pędząca, więc cały czas widać, że niemiecka giełda. Pozostaje silna, silna głównie właśnie siłą amerykańskiej waluty. Przechodzimy do polskiego rynku. Zaczynamy od indeksu największych spółek, czyli WIG 20. No i tutaj pierwsze, co się rzuca w oczy, no to fakt, że tutaj również widać, że ta średnia zielona, 50-dniowa jest dość istotnia. No Te wszystkie ostatnie korekty, przeceny zatrzymywały się w okolicy średniej, 50-dniowej. No i. Przecena z października również. Mieliśmy taką pułapkę na niedźwiedzie poniżej tej średniej 50-dniowej, powrót do trendu wzrostowego, no i teraz mamy cofnięcie do tej średniej. Jeżeli to jest tylko ruch powrotny do średniej i kontynuacja wzrostów, no to zakładamy, że indeks wychodzi na nowe roczne maksima. Widać, że ten ostatni dołek jest na pewno istotny, więc ja bym go obserwował. Ten dołek z końca października jest na pewno istotny, no bo to jest ostatni dołek poniżej średniej 50-dniowej, a tutaj zawsze no, te dołki nigdy nie były naruszane. Więc jeżeli by doszło do przebicia tego dołka, no to coś niepokojącego zaczyna się dziać czyli że rzeczywiście byki tracą kontrolę nad rynkiem, a dopóki to się nie stanie, no to zakładamy, że raczej panuje trend wzrostowy na największych spółkach, no bo przypominam taki długoterminowy obraz rynku. No to jest indeks najszerszy WIG w interwale tygodniowym. Ja przypominam tylko, że my od szczytu wszechczasów, tego szczytu z 2007 roku, no brakuje nam dosłownie kilku procent. No i moje doświadczenie mi podpowiada, że no takie poziomy bardzo przyciągają rynek. Ja jednak, mimo wszystko, mimo tych problemów, jakie są na polskiej giełdzie, zakładam, że ten atak na te historyczne maksima nastąpi, no bo, no bo, no bo to są takie poziomy, które przyciągają rynek. Wtedy pojawią się jakieś publikacje, pewnie w szerszej prasie, że giełda na historycznych maksimach, no i zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Czy tutaj pojawi się jakaś próba złapania byków w pułapkę, czy nie? No ale ogólnie rzecz biorąc, zakładam wstępnie, że prędzej czy później ten. Poziom zostanie osiągnięty pewnie jeszcze w tym roku. Z tym, że to nie jest tak, że jakby sytuacja na polskiej giełdzie jest tak dobra jak w Stanach Zjednoczonych. No, u nas zdecydowanie rynek wygląda dużo słabiej. Proszę zobaczyć, co się dzieje na chociażby indeksie średnich spółek MWG 40. no Mamy długoterminową konsolidację. Pod koniec zeszłego miesiąca mieliśmy wybicie na roczne Maksima. No, i tutaj mówiliśmy, że technicznie to powi powinniśmy interpretować jako sygnał kupna, ale problemem była słabość najmniejszych spółek. No i rzeczywiście proszę zobaczyć, że ostatecznie to wybicie zakończyło się pułapką na byki, cofnięciem i to bardzo mocnym, przetestowaniem tych dołków z maja i z kwietnia. No i powrót do wzrostu. W tym momencie mamy układ średnich na indeksie który zapowiada możliwość wystąpienia dynamicznego ruchu. Mamy długoterminową konsolidację. No i mamy dwa ważne poziomy, tak? Ostatni ten szczyt po maksimach i ten ostatni dołek. No i założenie jest takie, że jak indeks wybije jeden z tych poziomów, no to może nastąpić mocne przyspieszenie. Jeżeli to będzie wybicie w górę, no to oczywiście zakładamy przyspieszenie w górę. Jeżeli w dół, no to. Raczej będzie to przyspieszenie w dół. No i to, co nam najbardziej się nie podoba w tym momencie na polskiej giełdzie, to powtarzamy już od dłuższego czasu. No to jest tragedia, jaka się odbywa na najmniejszych spółkach. No proszę zobaczyć, że swig 80 w tym momencie już powrócił do poziomów ze stycznia 2017 roku. Jest nawet poniżej tych poziomów, przez chwilę był. No, zneutralizował kilkunastoprocentowe wzrost w ekspresowym tempie. No jeżeli ktoś mówi, że tutaj się nic nie dzieje, no to gratuluję optymizmu, bo moim zdaniem tu się dzieje sporo. Więc jeżeli popatrzymy na MW 40, może wróćmy do niego. No to WIG 20 mówi, że będzie wybicie górą, ale małe spółki sugerują, że jednak to będzie wybicie dołem. No i tak jak popatrzymy, gdzie szukać, gdzie szukać tych kluczowych impulsów dla polskiego rynku, no to znowu jedynym indeksem, jaki nam się nasuwa, no to jest ten indeks bankowy. Ja wiem, że on po prostu od wielu, wielu miesięcy męczy nas strasznie, no ale proszę zobaczyć, historia jest zazwyczaj taka sama. Rynek męczy, 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 a później jednym wybiciem, jednym mocnym ruchem praktycznie w krótkim okresie rozgrywa właściwie całe wydarzenia, no i mimo tego, że ja wiem, że to się od długiego czasu nic jakby nie, roz, nie ma żadnych rozstrzygnięć na tym sektorze bankowym, no ale jednak proszę zobaczyć, że ta formacja trójkąta jest konsekwentnie budowana, no i w końcu do wybicia musi nastąpić, tym bardziej, że tutaj też na, na dobrą sprawę układ średnich na indeksie bankowym zapowiada gotowość do dynamicznego wzrostu. No widać, że kluczowe znaczenie ma ta średnia SMA 100 od dołu, Każde wybicie dołem kończy się pułapką na niedźwiedzie poniżej tej średniej, a z góry ma, mamy taki ostatni maksima, czyli mamy taki w sumie formujący się trójkąt, no i wybicie z tego trójkąta będzie bardzo ważnym sygnałem, który wskaże prawdopodobnie kierunek nie tylko dla indeksu bankowego, ale też i dla całej giełdy, włącznie z MWiGiem 40 i być może nawet Wigiem 20. Więc tutaj pikanterii temu wsparciu ostatniemu na... Sektorze bankowym dodaje to, że tutaj też już jest ta średnia SMA200, więc ten ostatni dołek jest bardzo, bardzo ważny. No i ostatni indeks, wik energia. Tutaj też widać, że jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji technicznej. Mieliśmy mocne cofnięcie, bardzo mocne, które przetestowało tą średnią SMA200, tą niebieską. Tutaj mamy też taki okolice, tych. Poprzednich szczytów i z 2017 i z 2016 roku, więc to jest naszym wsparciem. Mamy ruch powrotny, testujemy średnią SMA 100, która już była wcześniej testowana i zatrzymywała przeceny. No i w tym momencie dalsze cofnięcie na spółkach energetycznych, to no to będzie bardzo negatywny sygnał, a nawet bym powiedział sygnał sprzedaży. Więc jeżeli to była jedynie korekta przed kontynuacją wzrostów, no to to już jest moment, w którym sektor energetyczny powinien wracać do wzrostów, no i mamy ten taki ciekawy poziom, tak, te szczyty z października i z września plus średnia 50-dniowa, to jeżeli dojdzie do wybicia tych poziomów, będziemy je interpretowali jako sygnał kupna. No i podsumowując obecną sytuację na rynku, no oczywiście DAX, indeksy giełdy niemiecki i amerykański są w fantastycznej formie, tam HOSSA trafa na całego, nic się nie zmienia w tym zakresie, ale trochę inaczej wygląda sytuacja na polskiej giełdzie. No tutaj widać, że dotarliśmy do kilku ważnych poziomów. Przede wszystkim WIG20 jest w okolicy tej średniej 50-dniowej, no i tutaj liczymy na to, że odreaguje. WIG banki jest tak naprawdę najważniejszym indeksem, który prawdopodobnie będzie rozstrzygnie, w którym kierunku podąży w najbliższym czasie rynek. No i WIG Energia jest na kluczowym wsparciu no to są takie atuty, że jest szansa na to, że rynek będzie kontynuował wzrosty. Co jest na minus? Na minus jest to, że niepokojąco bardzo zachowują się małe i średnie spółki. No widać, że tam mamy potworny impas. Mwic 40 od dłuższego czasu się konsoliduje. No i wybicie z tej konsolidacji na indeksie, no, powinno być uważnie obserwowane. No bo ten układ silnik, jaki się tam uformował, zapowiada możliwość dynamicznego ruchu. No i jeżeli będzie to wybicie dołem, no to zakładamy, że to będzie dynamiczny ruch w dół, jeżeli górą dynamiczny ruch w górę, no i trzeba czekać na sygnał, jaki zostanie wygenerowany. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo, i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie, jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski. Wejdź teraz pod adres... Inwestorów.pl, ukośnik e-book lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.